Cześć kochani, witajcie na kanale Baw się ze mną zabawki dla dzieci. Dzisiaj mamy dla Was coś nowego z firmy Kosmos, nowe eksperymenty, tym razem nie do wanny. Mamy dzisiaj do wyhodowania strasznego potwora. Ja już się boję, zobaczcie, jest to potwór kryształowy. Jest naprawdę straszny, nie chcę go wcale hodować, no ale muszę Wam niestety pokazać, co jest w środku. Trzeba zebrać się w sobie i otworzyć dla Was ten zestaw. Jest to zestaw dla dzieci od 8 roku życia. Wygląda super, ten potwór. Właśnie w tym eksperymencie można sobie takiego potwora wyhodować. W środku w tym zestawie jest lampa UV, która będzie potrzebna, żeby tego potwora naświetlić i potem będzie on świecił w ciemności. Bardzo jestem ciekawy, jak to wyjdzie. Zobaczcie, jakie ma straszne zębiska ten nasz potwór i pazury. Na opakowaniu wygląda bardzo fajnie, ale ciekawe, jak to wyjdzie, jak w ogóle do tego dojdzie, że on się nam wyhoduje, że urośnie nam taki potwór. Wszystko wygląda bardzo fajnie, dobrze jest to wykonane. Jest to zestaw z firmy Kosmos, to już widzieliście. Patrzymy, co jest z tyłu. Tutaj widzimy, co mamy w środku, w pudełku. Zobaczcie, mamy potwora, mamy mysz, czyli mamy dwa rodzaje potworów. Chyba nie są aż takie straszne, jak mi się wydawało. Oprócz tego mamy filtr. Mamy dwa szkiełka. Oprócz tego mamy magiczną wodę i mamy coś do zrobienia potwora takiego jeszcze magicznego. Mamy lampę UV, to już było mówione. I mamy jeszcze kilka dodatkowych materiałów. Dobra, rozpakowujemy, patrzymy, co jest w środku. Tutaj mamy kilka jeszcze ostrzeżeń. To jest zestaw dla dzieci od 8 roku życia, czyli całkiem już dużych dzieci. Ponieważ mamy tutaj różne chemikalia, które mogą być niebezpieczne, także jest to już dla takich dużych, myślących dzieci, ponieważ może być to niebezpieczny zestaw. Tutaj mamy napisane, czy chcemy wiedzieć, jak wyhodować ten brzuch z kryształów potwora. Będziemy do tego używać tej magicznej wody, która jest w zestawie. I wtedy będziemy wyhodowywać na potworze właśnie taki ten brzuch kryształowy, który będzie świecił w ciemności. Dobra, patrzymy, jak to wygląda. Zaglądamy do środka. Co tam mamy? Starczy już gadania. Czas pokazać, co jest w środku. Na razie nie ma żadnego potwora, nic nam tu nie wyskoczyło, ok? O, zobaczcie, jakie fajne pudełko. Dobra, otwieramy. Bardzo fajne pudełko. Mamy tutaj też szkiełka. Zawsze są w tych zestawach do eksperymentów. Trzy szkiełka do hodowania potworów. Tutaj mamy te filtry. Dwa albo trzy, pięć, sześć. Sześć filtrów mamy. Oprócz tego mamy lampę UV. Tutaj mamy tą magiczną wodę. Z czego to jest zrobione? Nie jestem jakimś chemikiem. Jest to roztwór z... mamy tutaj jego wzór KH2PO4. Kto wie, co to jest, to napiszcie mi. Może ktoś z Was jest taki mądry i wie. Napiszcie mi, czy znacie taką substancję, taki roztwór. Wyciągamy, mamy kilka takich torebeczek z tą magiczną wodą. Ale to jest wszystko to samo. Dobra, chowamy to. I mamy tutaj nasze potwory. Zobaczcie, są dwa straszne potwory. Tego jednego się nie boję, tego drugiego bardziej. Napiszcie mi,
którego potwora chcielibyście zobaczyć, bo wyhodujemy tylko jednego. Napiszcie mi, na którego liczycie bardziej, którego chcecie zobaczyć. Tutaj mamy instrukcję, przyda się na pewno, bo wygląda to na dosyć skomplikowane. Wszystko trzeba tutaj dokładnie przeczytać. Ja muszę to jeszcze sobie przeczytać, dowiedzieć się, jak to zrobić, jak wyhodować właśnie te brzuchy kryształowe potworów. Czemu to są jakieś pieniądze? Nie wiem. Sprawdza się chyba, czy są prawdziwe. Tu mamy jeszcze innego potwora, zobaczcie. Dobra. Trzeba włożyć do środka baterię i będziemy hodować potwora, ale to wszystko w kolejnym filmie. Musimy się przebić przez tą instrukcję, dowiedzieć się, jak to wszystko zrobić i potem Wam wszystko oczywiście pokażemy. Bardzo fajna zabawka. Nie mogę się doczekać efektu końcowego. To by było wszystko. Jest to kolejna edycja eksperymentów z firmy Kosmos. Zawsze są bardzo pouczające. Można się dzięki nim dużo nauczyć. Jeżeli film Wam się podobał i czekacie już na następny, to zostawcie nam kciuki w górę i do zobaczenia.